Dzień dobry, moi drodzy. Bardzo często spotykam się z pytaniem, jak tu mieszkać, jeśli jesteś Rosjaninem. Może masz jakieś kłopoty i problemy z tego, że jesteś Rosjaninem i mieszkasz w Polsce i tak dalej. I ten filmik będzie krótka odpowiedź na to pytanie, bo w 2022 roku miałem taki mały problem i moja znajoma też miała problem z Ukraińcem, który pracował lub teraz też pracuje w taksi. Co było? Moja znajoma już mieszkała tu kilka lat w Gdańsku i coś poleciało do Moskwy, nie wiem dokładnie, sprzedać mieszkanie, coś lub coś takiego, nie wiem dokładnie. Po tym wróciło do Gdańsku na lotnisko, zamówiło taksówkę i taksówkarz Ukrainiec przyjechał do tego lotniska. I co było dalej, ona napisała w nasz czat telegramowy, który dla Rosjaninów w Polsce. Mamy taki telegram-czat, w którym dużo Rosjaninów po prostu mieszkają i coś tam, jakieś pytania mają i tak dalej. I napisała do tego czatu to, jak to, wiadomość. Chyba tak. Panowie, ukraiński taksówkarz właśnie wysadził mnie z samochodu na środku pola, ponieważ jestem Rosjanką. Zapytał mnie tylko, skąd jestem, zapytał mnie podczas podróży, odpowiedziałam, a on powiedział, że nie zabierze mnie dalej. Właśnie przyjechałam do Polski, jadąc z lotniska. Napisałam skargę do pomocy technicznej Ubera, wszystko jest w porządku. Zadzwoniłam po inną taksówkę. Chcę tylko doradzić, aby nie podróżować z Ukraińcami, jeśli możesz. I wszyscy byli w szoku, ja oczywiście też. I od razu zapytał, może ona ma jakieś dzieci tego taksówkarza, bo w tych Uberach i tak dalej trzeba, żeby pracować, żeby zrobić takie zdjęcie dla profil. I powiedział, że tak, ale tam bardzo zdjęcie małe. Dobra, otrzymałem tego zdjęcia. Potem używałem Google'a dla tego, żeby jakby znaleźć zdjęcie i jakby znaleźć podobne zdjęcie. I znalazłem to samo zdjęcie w Instagram u tego faceta, tego taksówkarza. Znalazłem Instagram tego taksówkarza i nakręcił następny filmik. Ech, tutaj imię, nazwisko. Naprawdę nie rozumiem, co zrobiłeś. Zatrzymujesz samochód i wysadzasz kobietę na środku pola w całkowicie ciemności? Robisz to tylko dlatego, że jest Rosjaninką. W tej wojnie wspieramy tylko Ukrainę. Osobiście chcę, aby wszyscy rosyjscy faszyści w waszym kraju dostali to, to na co zasługują. Najlepiej, żeby tam zginęli. Ale kiedy ty jesteś mężczyzną, wyrzucisz kobietę z samochodu tylko dlatego, żeby w taki sposób walczyć z Rosją, no to dla ciebie po prostu wstyd. To niemiecki czyn. I po prostu nie zrozumiałem, dlaczego zrobił to ten facet, bo po prostu w taki sposób walczy z rosyjskimi kobietami w Polsce. Jakby to było bardzo duże pytanie dla mnie. I oczywiście ten człowiek, ten taksówkarz, dodał odpowiedź. To bardzo długa odpowiedź, od razu wszystko przetłumaczymy. Posłuchaj, stary. Zadzwoniłem do mojego wojskowego rekrutera. Jestem człowiekiem, który urodził się w Charkowie. Widziałeś, co się dzieje z moim miastem? A w tym samym czasie leci do Polski i odpowiada na moje pytanie, że jest Rosjanką. Miałem tu niejedno spotkanie z Rosjanami i posłuchaj mojej subiektywnej opinii. Posłuchaj mnie, kolego. Miałem tu wiele starć z Rosjanami. Ci ludzie to szumowiny i są bardzo bezczelni. Są arogancy, wiesz? Bardzo arogancy i przyjechali tutaj. Pytam tylko, skąd jesteś? Tak, chodziło mi o to, skąd pochodzisz. Nie podrzuciłem jej na środek pola, nie musisz tego mówić. Wysadziłem ją na przystanku autobusowym i powiedziałem, przepraszam, nie zabiorę cię. Widziała pani moje naklejki na samochodzie, doskonale pani widziała, nie zabieram pani. Mówię ci jeszcze raz, dusiłem cię, duszę cię i będę cię dusił. Uwierz mi, nie zdajesz sobie sprawy, do kogo piszesz. Nie jestem tylko jedną osobą. Nie jestem jedyną taką osobą.
Powtarzam ci jeszcze raz, nie będzie tu miejsca dla Rosjan. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego nie poszedłem na wojnę, odpowiem ci. Słuchaj, zadzwoniłem do mojego biura wojskowego i powiedziałem, że chcę przyjść, daj mi broń, wiem, jak się z nią obchodzić, daj mi broń i pójdę walczyć o Charków. Powiedziano mi, że jest duża kolejka, muszę długo czekać. Nie byłem niegrzeczny dla tej pani. Skręciłem w prawo i zatrzymałem się na przystanku autobusowym, niedaleko lotniska. Powiedziała, że to w Szczerym Polu? Niech kłamie dalej. Ty mnie posłuchaj. To było na przystanku, odwróciłam się i powiedziałam, że dalej nie jadę. Nie zawiozę cię dalej. Nie obraziłem jej, nic jej nie powiedziałem, nie zgwałciłem, nie uderzyłem, nic z tych rzeczy. Wysiadłem, wziąłem jej walizkę, położyłem ją na ziemi i powiedziałem do widzenia, nie zabieram cię dalej, miłego dnia i powodzenia. Tak wyglądała ta sytuacja. Nie zabrałem jej dalej, ponieważ jej ludzie zabijają moich ludzi na mojej ziemi. Sam chcę tam pojechać, wiesz? Chcę odebrać karabin maszynowy. Armia powiedziała mi tylko, że mnie tam nie chcą i że zadzwonią, kiedy będą chcieli. Nie pytaj mnie, dlaczego nie pojechałem tam i nie wziąłem karabinu maszynowego. Wiesz, ile osób chce tam pojechać? Nie wiesz, ilu ludzi chce tam pojechać? Nawet sobie tego nie wyobrażasz. Trzymam się swoich zasad, wiesz? I uwierz mi, nie jestem jedyny. Mamy tu organizację, zrzucamy się wszyscy, to normalne. I nawet przed wojną nikt nie lubił Rosjan. Nikt ich nie lubił ze względu na sposób, w jaki traktują ludzi i sposób, w jaki mówią. Mogę powiedzieć ze 100% pewnością, że tak, nienawidzę was, wszystkich. Każdego, bez względu na to, czy jest kobietą czy mężczyzną, wiesz? Ale nie zabieram jej dalej. Po prostu jej wytłumaczyłem, to moje prawo. Zrozum, w warunkach umowy między Uberem a mną jest napisane, że jeśli nie chcę wozić danej osoby, to nie mogę jej wozić, rozumiesz? Powiedziałem jej, nie zabieram cię, pa. W porządku, może zamówić inną taksówkę. Ja osobiście nie chcę jej wozić. Jestem samozatrudniony, mam własny samochód, mam wszystko, wiesz? To, że zarobię 30 zł na jej zleceniu, to mi nie jest w ogóle potrzebne, wiesz? Nie potrzebuję tego, nie będę jej woził tylko ze względu na to, co się teraz dzieje. Nie obchodzi mnie to. Teraz na przykład wielu Rosjan udaje, że są dobrzy, że są po stronie Ukrainy, robią to, żeby nie zostać pogrzebanym żywcem. Jeśli myślisz, że jestem jedyny tutaj w Gdańsku, to bardzo się mylisz. Przez 5 lat mieszkania tutaj poznałem wielu ludzi. I uwierz mi, ci ludzie są taksówkarzami i nie tylko, nawet Polacy nienawidzą Rosjan. Mówię ci ze 100% pewnością, że 80% Polaków po prostu nienawidzi Rosjan. Rozumiesz? Jedynymi ludźmi, którzy pozostali lojalni wobec Rosjan, byli Ukraińcy, ale wy, Rosjanie, sracie na to. Widzisz, to jest to. Więc osądź, mam prawo nim jeździć lub nie, to mój samochód, to mój czas, to moje wszystko. Jak nie chcę, to nie jeżdżę z tego czy innego powodu. Nie uderzyłem jej, nie zgwałciłem, nie znęcałem się nad nią. Odwróciłem się i powiedziałem, przepraszam, ale nie wezmę cię, bo jesteś z Rosji. To wszystko, to moje prawo, nie chcę brać tej osoby, to wszystko.
I na ten czas zrozumiałem, że nie ma sensu kontynuować te rozmowy, bo ten pan bardzo chce walczyć z Rosjanami w Polsce. I wszystko. Wszystko, co zrozumiałem. I też powiedział, że nie może jechać do tej Ukrainy, bo Ukraina nie potrzebuje więcej żołnierzy, ale może chyba teraz potrzebuje, nie wiem. Dalej 3 godziny rozmawialiśmy razem, bardzo dużo żartów były. Ten Ukraińc powiedział, że jestem chyba jednym normalnym Rosjaninem, z którym można na spokojnie rozmawiać. I wszystko było jakby w porządku. I dalej też ta kobieta zadzwoniła do taksówkarza kolejnego i ten taksówkarz był z Białorusi i pojechali na spokój, wszystko było w porządku. To taka krótka historia o tym, co było z tego powodu, że jesteśmy Rosjaninami w Polsce. I napisz w komentarzach, jeśli masz coś na myśli, co myślę na ten temat tej krótkiej akcji, która wydarzyła się po 2 miesiące z początku wojny. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego krótkiego filmika i do zobaczenia w następnym filmiku.